15 bal to już tradycja i bardzo się cieszę, że jest już ono na trwałe w kalendarzu imprez kulturalnych Łomży. Ale najbardziej cieszy mnie to, że od 15 lat jest bardzo duże grono osób, które jest z nami praktycznie co roku. Zawsze jesteśmy w miłym towarzystwie, w towarzystwie Edwarda. No i oczywiście innych Amazonek, także bardzo jest miło, fajnie miło się. Bo miło się już od 10, 12, 15 lat. No 15 może przesadzę, ale 13 lat na pewno. Chodzę na te bale. Uczestniczę wraz z małżonką swoją w tych balach praktycznie od samego początku. Traktujemy to z taką osobisty udział, ponieważ uważamy ze swoją małżonką, która też ma oczywiście swoją historię związaną z tematyką tego balu. Uczestniczymy z dwóch powodów. Po pierwsze, uważamy, że spotkanie się z gronem osób znajomych, koleżanek, kolegów, a przede wszystkim koleżanek, który dotknął ten los zmagania się z tą ciężką chorobą. Oraz po drugie, chcemy w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność, swoją pamięć o tym, że uczestnicząc w tych zabawach, w tych balach, możemy przyczynić się do tego, ażeby wspomóc finansowo samą organizację, ale także i duchowo, co jest moim zdaniem bardzo potrzebne. Trzymajmy się razem, to znaczy wspierajmy się wzajemnie, wtedy będziemy mogli trzymać fason i nie poddawać się generalnie losom życia, które nie zawsze są szczęśliwe. Nie było chwili zawahania, kiedy obydwie panie prezes przyszły z propozycją zrobienia balu? Nie. Tak szczytny cel, że naprawdę nie było żadnych wahań. Żadnych. A miały tak siłę swojej mowy, przybicia, że nie było żadnego anty, że nie. Jeśli chodzi o nowotwór, znaczy raka piersi generalnie rzecz biorąc, jest to rak bardzo ukryty, bardzo, bardzo zdradliwy. Generalnie rzecz biorąc, mówiąc jako klinicysta, diagnosta, wszelkie inne raki są objawowe, czyli jest ból, są zmiany. W przypadku raka piersi jest to rak bardzo zdradliwy. Generalnie rzecz biorąc, on rośnie, nie dając żadnych objawów. Dlatego też propagowanie tej idei Amazonek, propagowanie idei badań profilaktycznych raka piersi jest bardzo wzniosłą rzeczą z tego względu, że ratuje wiele kobiet przed zachorowaniem na raka piersi. Kobiety jeszcze mają takie myślenie, że jeżeli się nie zbadam i nie będę wiedziała, to nie mam raka. A to jest niestety niezgodne z prawdą. Lepiej się zbadać wcześniej, wiedzieć wcześniej, bo wtedy jest czas na podjęcie odpowiednich kroków leczniczych. A wczesne leczenie jest praktycznie wyleczalny rak. Celem naszym jest wspieranie osób Amazonek będących w trudnej sytuacji, bo oczywiście te czasy, kiedy zbieraliśmy na mamograf, kiedy przychodziły na bal osoby, no można powiedzieć, z zamożnym portfelem, już dawno minęły. W Łomży żyje się coraz trudniej, aczkolwiek dla nas ważnym jest to, że mimo trudności gospodarczych i finansowych wiele osób otwiera swoje serca co roku, przychodząc na bal Amazonek i czy to na aukcji kupują rzeczy, czy w formie losów wspierają to stowarzyszenie. To nie są porywające kwoty, ale nawet najmniejsza kwota, ale darowana ze szczerego serca, naprawdę znaczy bardzo wiele, a my tego doświadczamy co roku. Ewa. Lekarz, ale przede wszystkim człowiek o wielkim sercu. Mądra, szlachetna kobieta. Chociaż sama doświadczona ciężką chorobą, bezinteresownie niosąca pomoc innym. Współtwórczyni Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży. Przez wiele lat jego prezes. Oprócz tego była inicjatorką powstania Ośrodka Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy i wielu innych przedsięwzięć, które dawały chorym wiarę i siłę. A które dzisiaj członkinie stowarzyszenia kontynuują w swym dziele. Jestem wręcz wzruszona, że pamięć po mojej mamie trwa i że dla wielu osób ten bal i w ogóle to, co stworzyła moja mama, jest po prostu ważne. To stowarzyszenie to jest dziecko Ewy, a bal to jest takie dziecko Ani. I te dwoje dzieci musimy ciągle wychowywać. Cieszymy się, że w tym roku na balu jest Marta Iwanowska-Polkowska, córka Ewy, i Aneta Bagińska, córka Ani, że udało nam się przy pomocy oczywiście telewizji Skorpion zrobić taki krótki filmik wspomnieniowy, który naprawdę wiele osób wzruszył i zapadł w serca tych
nowych uczestników balu, którzy no, obiecali, że oglądając ten materiał na pewno będą nam towarzyszyć na następnych balach. Cieszę się bardzo, dzisiaj w tym roku przyszła Anetka, przyszła Matusia, czyli córki naszych pań prezes, które tak naprawdę otworzyły Amazonki, które takie miały dobry cel, żeby ludzie naprawdę uwierzyli w siebie, żeby kobiety, które mają problemy nowotworowe, wiedziały, że ktoś tam z boku jest, że ktoś tam im pomoże. I tak naprawdę dzięki nim istniejemy jeszcze do dzisiaj. Zawsze mówię, że moja mama była jedną z tych Polek, które po raz pierwszy to powiedziały w ogóle tak publicznie i w tamtych czasach to był ewenement. Tak? I dla mnie to jest szalenie ważne, że od niej, od wielu innych kobiet, ale też od niej zaczął się ten ruch mówienia wprost, w sposób otwarty o raku. Tak bardzo było ciężko. Czasami mówi Wandzie Wałkuskiej, że Wandzia, daruj sobie te bale Amazonek, daj spokój. To naprawdę już to jest bez sensu. To jest to takie ciężkie, tak mało ludzi chce w tym brać udział. Ona mówi, że jednak nie, bo Ani Ewie obiecała, że te bale będą. I ja szanuję bardzo to i dzięki Wandzie Wałkuskiej tak naprawdę chyba dzisiaj jesteśmy. Szkoda byłoby zmarnować takie dzieło, bo ten mamograf służy do dziś, a myślę, że osób będących w trudnej sytuacji przybywa i każdy grosz dla nich się liczy, ale przede wszystkim świadomość, że rak to nie wyrok, jest najwyższą wartością, którą osiągamy poprzez organizację czerwcowych dni walki z rakiem i bali charytatywnych, bo to gdzieś tam mimochodem, ale ciągle się o tym mówi. Cieszę się, że to po prostu trwa. Tak, dla mnie to jest po prostu szalenie ważne, że w marcu minie 11 lat od śmierci mojej mamy, a to, co ona stworzyła 20 lat temu, po prostu żyje. I to jest bezcenne. 18 jest to. 18.